kurwa, czasowo robi się nieciekawie. Mam 2000 km do South Carolina. Jest trzecia po południu. Mam tam być na... jest co, wtorek? Nie, poniedziałek, na środę rano. Z 2000 km. Nie mam klimatyzacji tutaj, więc gdzieś trzeba będzie się zatrzymać, no bo tam są już upały, no tam zależy jaki dzień jest, nie, ale już tam może być kurde kiepsko, no tak jeździć, męczyć się, kurde, pocić się, kurwa, to nie dla mnie, no. No i granice upieprzę dobre ileś tam godzin, więc kurwa już zaczyna się znowu, kurwa, te, no zaczyna się kiepsko, z czasem kiepsko, no z czasem będzie kiepsko, nie wiem jak to będzie, kurwa, nie wiem jak to będzie. Tu jeszcze, kurde, ten traktor, wiecie co, to kurwa jest, sorry, ale to kurwa nie działa ta spuszczanie powietrza, nie? Nie można, kurde, z powietrza spuścić z tego, z piątego koła, czy tam z siodła. Kurwa, aż coraz bardziej się, kurwa, śmiać chce, nie? Kurwa. Jest, kurwa, jeżdżąca trumna, no. Opony trzeba wymienić, kurwa. No nie, niby nie mam jeździć tym trakiem, ale no trochę trzeba włożyć w niego pieniędzy. Zastrane powietrze, nie mogę się odczepić od przyczepy, no. Kurwa mać. Nie, no, skurwysyństwo. Ale muszę jeszcze raz ją odblokować. Kurwa pierdolę. Nie wiem, kurwa mać. Wajcha jest odsunięta. Tutaj, znaczy wajcha, ten pręt. O co tu chodzi? Patrzcie, no, cholera. Nie wiem o co biega. Kurwa mać, to zaczyna się. Ten pręt, widzicie, wyszedł, no nie da się go więcej, kurwa, wyciągnąć. A tamte ząbki, a ząbki dalej są zamknięte, no to kurwa, o co to chodzi? Ja pierdolę, no. No takie rzeczy mnie rozpierdalają. Cholera by to się wzięła, bo... Kurwa pierdolona mać! Skurwysyńskie papiery do kurwy pizdy! Pierdolona, no! Patrzcie, kurwa mać, no przecież to jest ten. Ja więcej nie wyciągnę tego. To jest na maksa wyciągnięte, o co go chodzi? Pierdolę. No ale ząbki dalej są, kurwa. No ja nie wiem, no a co, co chodzi, no? Bolec wyciągnięty, ząbki dalej zostały, kurwa. Ja pierdolę, idźcie wy do kurwy. Kurwa z taką. Udało mi się odczepić. Podczepić po następną przyczepę. Czekam teraz na papiery. Dokumenty. Kurwa, no. Czas schodzi. Poglądać, co tu się dzieje, kurwa. Zamykane, kurde. Skurwysyny zamknęli. Myślałem, że pójdę se. Co się dzieje? Patrzcie tutaj, kurwa, na dziada. Kurwa. W pizdu.
to impreza była niezła. Trąbi to już chyba. Następnym razem nagram tamtego dziada. Kurde. Kurwa jadę, no. Kurwa. Nie lubię takich ładunków, bo ten ładunek już na dzień dobry jest na wczoraj, nie? Czyli spóźniony. Kurwa, myślałem, że to jakieś zwierzę. Dobra. Więc co, spóźniony ładunek, no na wczoraj jest, kurwa. Czyli tak, miałem zrobić klimatyzację w ciężarówce. No nie zrobię, kurwa, bo nie mam czasu, no. Bo ja tam nawet nie zdążę normalnie, kurwa, dojechać. Co dopiero jeszcze jakieś klimatyzacje. Granica będzie trzepanie ileś godzin. Kurwa mać, no perspektywy zajebiste. Kurwa, nienawidzę takich ładunków, no. Nienawidzę takich, kurwa, ładunków, no. Na wczoraj, kurwa. Panko było na granicy! A jakże inaczej! 9 raz pod rząd. Teraz jasna. Dobra, następny dzień. Stan Nowy Jork. Gadałem z Nolibabem. Już raz się z nim spotkałem w tej trasie. Żeśmy jechali. Mam 700 ileś kilometrów. A jest za mną, no taką z godziny, półtorej, kurde, no ja bym zaczekał, ale nie mogę zbytnio, bo ja już jestem napięty z tym ładunkiem. Spóźniony właściwie, kurde, trochę, no to tak, no, no nie mogę zaczekać niestety, no. On też taki napięty jest, więc godzina nas dzieli, a jedziemy cały czas tą samą stronę, nie? 1000 ileś kilometrów. Myśmy razem pojechali, no ale mówię, no może się wieczorem stykniemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Mega korek z drugiej strony, już 10 km. Dlatego nienawidzę jeździć, kurde, we wschodnich Stanach, no. Nie lubię, kurde, wschodnich Stanów, nie, bo tutaj zawsze są korki. Bez powodu, no. Tutaj przejeżdżam Scranton, Pensylwania, gdzie Poli Szadan mieszka. Chciałem zadzwonić do niego, ale on znowu numer zmienił, więc trudno. Adam zmienia numery, kurde, co chwila. Twój numer mi daj, Adam! Trzeci numer mam, no nie działa. Myślałem, że się spotkam może z nim. Chociaż nie, akurat teraz to nie ma zbytnio czasu, ale że w drodze powrotnej jakbym tędy przejeżdżał. Melanż z Adamem by był, no ale... Dobra, zjeżdżamy na dół. Stan Virginia, zjeżdżam na dół. Do stanu. Północnej Karoliny, North Carolina. Jeśli się nie mylę, tam Hiob chyba ma siedzibę swoją gdzieś. Jest 23 stopnie ciepła, bez klimatyzacji. Nie najgorzej. Okno mam otwarte. Owady mi wlatują, muszę się bić. Dwie osy, kurde, nie osy, tylko pszczoły musiałem wypieprzać z ciężarówki, kurde, bo rządziły się, więc tutaj mapą się z nimi biłem, no ale dobra, wypieprzyły. No teraz mówię, zjeżdżam na dół, więc do ciepłych terenów, tam już ta North Carolina to już może być, kurde, bardzo ciepło tam, nie wiem, zobaczymy jak będzie parno. No będzie w nocy, czy da się spać, czy nie. No jakoś przeżyję, jejku. Nie takie rzeczy się przeżywało, no nie? Let's go! Zjeżdżamy!
niestety jazda po tych wschodnich częściach Stanów Zjednoczonych, nie ma parkingu. Tutaj zajazd na nie wiem na ile, 60-70 ciężarówek zapieprzony. Więc jadę dalej szukać, kurde, żeby się gdzieś przespać, no. To jest jeden ten powód, co nie przepadam za wschodnią częścią USA właśnie, no. Zawalone wszystko, zawalone, kurde. Wieczorami czasami trudno o parking. A na zachodzie parking na 300 ciężarówek, 10 ciężarówek parkuje. Cisza, spokój. Jestem na przedmieściach Charlotte, North Carolina, tylko że już jestem w stanie South Carolina, nie? Bo Charlotte leży na granicy właśnie tych dwóch stanów. Dobra, jedziemy dalej. Jedzie dzidzia z daleka. Na nikogo nie czeka. Mam ładunek już z Charleston, South Carolina do Toronto. Dzisiaj środa, w piątek będę kurwa chlał piwo! Po 3 tygodniach roboty! Kurwa! Jestem u klienta. Całą moją cholerną podróż. Kurde, nie mam tych. Ten bolt cutter, nie wiem jak to po polsku się nazywa. Tutaj klient kurwa nie ma. Nie wiem jak ja te drzwi teraz otworzę, no. Wszędzie gdzieś zatrzymuje, nie można tego nigdzie kupić, no. Ameryka, kurde. No nie wiem. Tutaj może mają jakieś te... Może czymś innym będą mogli to przeciąć. Cholera, to cię wiem. No mam za mało miejsca, żeby się wycofać. Muszę się wrócić kompletnie na ulicę. I nawrócić. Żeby się cofnąć. Za ciasno, tu się nie złamie traka, a tam też za mało miejsca jest koło tego śmietnika, żeby się cofnąć nawet z tej strony, z punktu martwego, cholera, bo tutaj na trawę im powjeżdżam. Też na ulicę wyjadę. No jak widzę palmy, to balan na ryju. Kurde, że mieszkam w klimacie, co 6 miesięcy jest zimy do cholery. Palmy! Gdzie jest ten klient, kurde? Gdzie jest ta firma? Gdzieś tu też będzie. No, camping. Gdzie jest klient? 6555, szukaj ktoś, kurde, bo 6555. Nie to? Kurwa, adresy by się przydało, co? Jaka ta firma się nazywa? Interwrap. Adresy, kurde, dawajcie na tych, na... Tu w Stanach to jest mania. O, 6333, że kurde, czasami adresy nie piszą. Nie ma adresów na budynkach i człowiek szuka, jak... Taki cieć, kurde, firmy. 6555. Gdzieś tu będzie, no.